Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy to jedzenie, o które bardzo długo pytaliście, czyli ten ryż z porą i jajkiem. Także no, bo bardzo długo o to pytaliście, jakoś 3-4 miesiące notorycznie widziałam takie komentarze, więc wreszcie dzisiaj przychodzę i spełniam Waszą potrzebę. Do przygotowania tego potrzebujemy ryż. Ja biorę tylko to, bo tyle mi wystarcza na takie 3 porcje. Biorę 2 jajka i biorę por. I teraz tak. Tutaj, wiecie, nalewam wody. Wiadomo, czekajcie. Proszę bardzo, nalewamy wody. No dobra, tyle chyba jest. Nie, dobra, dolejemy trochę więcej, żeby później nie było problemu. Wsadzam. Ja to zawsze już wsadzam, ja to kicham. Daję to na gaz. Załączam gaz, to już chyba dalej wiecie, i ja to po prostu gotuję. A w międzyczasie pokroiłam por i trzeba go jeszcze zrobić tak, żeby wiecie, że te pierścienie, każdy pierścień był osobny. W sensie, no tak wiecie, przeważnie chociażby, żeby to po prostu lepiej nam i szybciej się utworzyło i żeby w ogóle każdy pierścień był z osobna usmażony. No i tak to wygląda już po tym, w ogóle swoją drogą, patrzcie, tutaj jest kot Zbyszek i widzicie, spadł mi jeden pierścień i kot Zbyszek myślał, że to jest szynka i to powąchał, ale mu się ostatecznie nie spodobało. Kocie Zbigniewie, to taki obrażony, bo co, bo por to nie jest szyneczka, ale jest Zbigniew. No, mały lew. Tutaj się ten ryż gotuje, a tutaj będziemy rozgrzewać masło. I teraz ja Wam nie powiem, ile tego masła, bo ja w ciągu tak jakby tego gotowania, tego pieczenia cały czas będę dawać następne masło. Tak, żeby to cały czas było jakby natłuszczone, tak Wam to powiem. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale to są tak naprawdę moje jajca, moje zagródki od kur. Masło się musi ładnie roztopić. W sumie co ja będę czekać? Już tutaj teraz wrzucamy te jak się nazywa, no te krążki, te spory. Wrzucajcie się wszystkie, halo. No patrzcie, nie chcę. No dobra, ten pierona. A ten kot cały czas czeka, aż te pora zamienią się chyba w szynkę. Naprawdę. No i teraz grzejemy to, to się gotuje i to będziemy zaraz wyciągać. Ten ryż jakoś musicie sobie odsączyć, ja go sobie odsączyłam. Musicie dodać trochę soli. Tam wiele tego chcecie, ale uprzedzam, żeby nie było za dużo, ale później było, że Najka przesoliła. Dajcie sobie tak trochę, nie? Pamiętajcie, że w międzyczasie musi się to piec, znaczy smażyć, co ja gadam. No i ten, i bierzemy jajca i je tu wbijamy. Jajko tu i drugie jajko też tu. Okej, jajka mamy wbite, to teraz dodajemy trochę pieprzu. I tak z łyżeczkę magii i to wszystko mieszamy. I jak już mamy to wymieszane, to dorzucamy to do tego. Ale uprzedzam, że to dosyć długo schodzi, bo tego dosyć dużo jest. I w międzyczasie cały czas dorzucamy masło, żeby to po prostu cały czas nie piekło się, wiecie, na suchym tym blacie, na suchej patelni. Tylko, żeby po prostu cały czas to miał. W ogóle ten por się bardzo fajnie zrobił, taki widzicie, taki troszkę brązowy. Więc bardzo fajne, tylko teraz trzeba czekać na najważniejsze, czyli na to, żeby ten ryż się zrobił, mówię taki, może nie, że brązowy, ale żeby złocisty był. On musi być taki ni to chrupiący, ni to nie chrupiący. Nie wiem, jakby Wam to powiedzieć. Taki chrupki, o coś takiego. Myślę, że dalej sobie już dacie radę sami, bo już Wam wszystko wytłumaczyłam. Po prostu pamiętajcie, żeby ten ryż się tak troszkę podzłocił, coś takiego. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Życzę Wam ogólnie smacznego. Mi też możecie życzyć smacznego. No i to chyba na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.